dzisiejszy mecz był bardzo trudnym przeciwnikiem, ale myślę, że zagraliśmy dosyć pozytywnie, chociaż dosyć sporo błędów zdarzyło nam się w obronie. Mamy nowego trenera, uczymy się grać, ale myślę, że z każdym następnym meczem będzie coraz lepiej. Chociaż dzisiejszy mecz jeszcze dużo daje do życzenia. Właśnie, a jak wyglądają treningi z panem Sajewiczem, a jak wyglądały z Maciejem Szligą? Bardzo podobna szkoła trenerska. Treningi są rewelacyjne, bardzo dobrze się trenuje nam. Przychodzimy z ogromną chęcią na każdy trening. Mamy dużo gierek, w których możemy się wiele nauczyć. Do ligi zostało już tylko 2 tygodnie. Czujecie się odpowiednio przygotowani? Myślę, że tak. Powoli łapiemy formę i myślę, że do ligi będziemy przygotowani. No na razie musimy wszystko dograć, treningi. Są o takiej porze, że nie każdemu pasuje, ale frekwencja nawet dopisuje, więc myślę, że na ligę się przygotujemy bardzo dobrze. A który z nich może być takim największym wzmocnieniem dla drużyny? No powrót Łukasza Kazimierczaka to na pewno, jeśli wróci na ligę oczywiście. Nie wiem, no myślę, że Łukasz będzie takim najlepszym wzmocnieniem dla nas, jeśli wróci. A Daniel Cyrbiński? No Daniel Cyrbiński musi poznać się z chłopakami. No i... Nie wiem, też razem z trenerem musi dojść do ładu, o co chodzi w naszej grze, taktycznie, więc... Jak nastawienie przed ligą? No, pełno optymizm. Mam nadzieję, że właśnie dojdziemy do strzału i wszystko będzie okej na ligę. No, po sparingach na pewno można być zadowolonym z naszej postawy w ofensywie, bo dużo bramek strzelamy. No teraz kolejny sparing, co 6 albo 7 goli strzeliliśmy. Szkoda, że w defensywie tak naprawdę w każdym meczu gdzieś tam jedną bramkę, dwie tracimy, bo to jest coś, co na lidze będziemy musieli poprawić, ale to jest tak naprawdę detale, które gdzieś tam trzeba dopracować, bo tu też jeszcze jest eksperymentalny spraw, trochę zawodników testujemy, ale na pewno z ogółu można być zadowolonym, bo fajnie się spisujemy, fajnie tam wychodzą akcje. Które miejsce na koniec sezonu jest takim waszym marzeniem? No na pewno miejsce, które zagwarantuje utrzymanie w tej czwartej lidze zreformowanej. No, do każdego meczu podchodzimy zaangażowani, żeby dać siebie wszystko i tak naprawdę każdy mecz się będzie liczył teraz na koniec.